Poniedziałek 7 lutego, rozpoczynamy nowy tydzień. Na dworze trochę szaro i ponuro, a my trochę udajemy, że właściwie nie ma pandemii. A statystyki pokazują zupełnie co innego. Jak wynika z badań Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym tygodniu ma przypaść szczyt zachorowań piątej fali pandemii. Około 800 tysięcy zachorowań dziennie. Jeśli chodzi o statystyki w naszym kraju, są one trochę trudne do zweryfikowania, ponieważ wykonuje się w Polsce około 180 tysięcy testów dziennie. Bardzo dużo osób testuje się samodzielnie, kupując testy w aptekach czy w sklepach, chcąc uniknąć kilkudniowej kwarantanny. Niestety pandemia jest z nami, ludzie chorują, każdy z nas zna kogoś, kto jest chory na COVID i niezależnie od tego, czy ktoś w pandemię wierzy, czy nie, profilaktyka jest bardzo ważna przy każdej chorobie, więc pamiętajmy o tym, żeby nosić maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, nie tylko na ustach, ale i na nosie.